Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale Orzeczacji i Wnętrz. W dzisiejszym odcinku będę się chłostał, albo Wy mnie będziecie chłostać, bo powiem Wam o rzeczach, takich niepopularnych moich opiniach. Zresztą już kiedyś coś takiego robiłem i tak naprawdę nie schłostali się. Tu jest ten odcinek, bo tak naprawdę ja nawet mało powiedzieć, że nie zawsze się zgadzam. Często się nie zgadzam z wieloma opiniami specjalistów, architektów, projektantów, już nie mówiąc o influencerach, ogólnie takich, którzy nie znają się na tym, ale błyszczą w internecie. Nie zawsze się po prostu zgadzam tym, co jest napisane w książce, w cudzysłowie w książce, tylko mam swoje zdanie na temat wnętrz, niepopularne. Jestem bardzo ciekawy, jak Wy je przyjmiecie, czy coś takiego uważacie, czy wręcz przeciwnie. Na przykład w pierwszym punkcie, bo on jest bardzo często podmówiony, że drewniana podłoga jest najlepsza, dożywotnia i w ogóle the best. Po pierwsze, dlatego, że jest najdroższa. Po drugie, że drewno można wycyklinować i naprawić. No i że to jest naturalny materiał i tak dalej. Jeszcze do ostatniego tego punktu mógłbym się klasnąć. Tak, bo bardzo lubię drewniane podłogi. Sam mam. Niecałą. Kto nie remontował, to nie wie, tak? Tam, gdzie mogłem, dałem panele, bo są tańsze i trwalsze. Ale na dole mam drewno plus płytki. Słuchajcie, drewno jest piękne, bo jest naturalne. Niezaprzeczalny fakt. Jest drogie, bo jest naturalne. I nie jest nieśmiertelne. Niestety nie jest nieśmiertelne. Uważam nawet coś innego i to właśnie jest takie niepopularne, że panele laminowane, czyli sztuczny produkt, może więcej Ci przetrzymać niż takie drewno, jeżeli o niego nie będziesz dbał. A większość osób nie dba. Jeżeli masz olejowane drewno, no niestety musisz dbać o to, tak? Olejować od czasu do czasu. Łatwo można zreperować. Niedoprzeczalnie. Jeżeli nie masz lakierowane, no niestety zarysować bardzo łatwo możesz. Mówią ludzie, dobra, gościu, ty, ale wycyklinować pewnie mogę. No możesz wycyklinować, ale zauważ, że my teraz nie mamy desek litych, tak jak kiedyś było. Miałeś bardzo duży wybór. Teraz szukałem do siebie nowej deski właśnie do tego mojego remontu, który trwa i trwa. I co? Naprawdę nie spotkałem żadnej deski litej. Żadnej. I tak bym nie kupił, bo mam ogrzewanie podłogowe. Ale patrzyłem, ile tej warstwy wierzchniej jest. I tam jest 3-4 mm. To jest wszystko. To ile wycyklinujesz? Ile tych rys robisz? Chyba wiemy, o co chodzi. Drugi punkt to, że no, mieszkanie, dom to powinno być w jednym stylu. Jeżeli zrobiłem na przykład styl nowoczesny w swoim domu, kuchnia i tak dalej, to ja bym pokój dzieci, łazienka, wszystko w tych samych kolorach najlepiej, żeby było, albo w bardzo zbliżonych. Jasne, tam ściana w sypialni może być troszeczkę inna, czy w pokoju dzieci ten guzik, prawda? Uważam szczerze, że guzik, prawda? Mam przyjaciółkę, która ma styl loftowo-nowoczesny, bo ma wszystko w betonie, wszystko. Ściany, sufit akurat, deski są częściowo, beton też, schody betonowe, wszystko ten, ale sypialnie ma w stylu indyjskim. Jak to, kurde, pięknie wygląda. I kto mi zabroni, czy Wam kto zabroni zrobić pokój dziecka, a zresztą często robimy w pokoju dziecka i całkowicie inne kolory. No dlaczego by nie? Warto to zrobić, bo to już jest dla mnie zamknięte pomieszczenie. I ja mogę mieć swój świat. Mój dom dotąd, bo teraz troszeczkę żonę przekonałem i będzie jeszcze bardziej klasyczny niż był. Ja lubię klasykę, żona bardziej nowoczesność. I te 12 lat temu, jak wybudowaliśmy dom, było połączenie tego, aczkolwiek uważam, że więcej, to znaczy stałe elementy były moje. Reszta raczej żony, przegrałem tą bitwę. Jak nie jedną. Ale połączyliśmy to. Jednak biuro moje było klasyczne. Zdecydowanie klasyczne biuro w domu. I kto mi zabroni? I każdy, kto wchodził, nie słyszałem nikogo jeszcze. Kurde, widzieliście? Projektant. A to całkowicie inaczej wygląda niż tam. Po pierwsze, w nosie bym to miał, wiecie, gdzieś głębiej nawet. Jakby tak powiedzieli. W wolnym szczątku w swoim domku. Po drugie, może tak być. Według mnie może tak być. Trzecia rzecz, którą często się spotykam,
dotykam, projektując, ludzie mówią, a bo wie pan, niekorzystny układ jest, sypialnia jest od strony północnej, no i to tak nieciekawie wygląda, jest ciemno cały czas. No i przecież mamy takie materiały, takie kolory, że my jesteśmy w stanie rozjaśnić to, zrobić tak, że ty się rano obudzisz, będzie po prostu przyjemnie. Sypialnia nie zawsze musi być dobrze nasłoneczniona. Absolutnie nie. Idę do punktu czwartego. A ogólnie w sumie będzie 10 takich punktów, jak zazwyczaj. Dajcie znać, co chcecie następnym razem zobaczyć. Czy porównanie kuchni z IKEA, BRW, OBI, etc., czy o pomysłach dekoracyjnych na jesień. Dobra, następny punkt. O tym już wspominałem z dwa razy. I z tym się ewidentnie zgadzam, ale jak ktoś ogląda mnie dłużej, to wie, że ja jestem praktyczny człowiek. I tam, gdzie trzeba wydać kasę, to zawsze mówię, lepiej wydać. Ale nie zawsze, a wręcz często jest tak, że to, co droższe, to nie znaczy, że jest lepsze. To, co droższe, to jest droższe i tyle. Jak z tą podłogą drewnianą. Jest droższe, bo jest naturalne. Tak? Jeżeli jest droższe, to może marka mocno na to wpływać, tak? To, że ktoś wymyślił to jako pierwszy podrobił, może tak, nawet nie, że wymyślił to jako pierwszy, bo to jeszcze potrafię zrozumieć, że też trzeba zapłacić za pomysł. Ale to tyle. Czy warto... Ja wiem, że każdy remontując chce mieć wszystko jak najlepsze. Jasne, super. Ale czy warto zadłużać się, lecieć po pożyczkę do bociana, czy do innego tam, kruk to ściąga te pożyczki, nie? No to innego zwierzęcia lecieć po kasę, bo chcesz mieć baterię jakąś lepszą? Tak, jeżeli ta bateria będzie podtynkowa. Nie, jeżeli to będzie zwykła, na umywalkowa na przykład, tak? Stojąca. Bo jeżeli ci szlak, znaczy zepsuje się ta bateria za 5 lat, to jaki problem? Ile czasu poświęcisz wymieniając ją? 10 minut? I powiedzmy, a są takie baterie, że zapłaciłeś za nie 200 zł, a nie 2000 zł i oczywiście są dużo, dużo droższe. No to jeżeli za 5 lat coś się z nią stanie, to tyle. Wymienisz. Kupisz następną za 200, a może wtedy już będziesz miał więcej pieniędzy, bo nie robisz całego remontu i kupisz za 1000 zł. Co nie znaczy tak naprawdę, że ona dłużej przeżyje. Z oświetleniami, z lampami. Piękne lampy są super, tak. Jedne kosztują 5000, drugie bardzo podobne 550 zł. Jakby mi było stać, też bym się nad tym zastanowił, czy jednak tej tańszej nie kupić. Kolejny punkt. To często spotykam się podczas konsultacji wnętrzarskich, na które serdecznie zresztą zapraszam, jeżeli chcesz się spotkać, porozmawiać, masz dylematy. To pytanie o kominek. Jakim kamieniem obłożyć dany kominek? Bo tak, kurczę, no firmy chyba kamieniarskie nas nauczyły i właśnie od komików, że warto. Tak, dobra, warto, ale nie musi być. Absolutnie nie musi być kominek obłożony kamieniem, spiekiem, etc. Ja przez te 12 lat miałem pomalowane farbą. No, było farbą pomalowane, dobrą farbą, bardzo dobrą. Markę nieraz mówiłem. I farbą, która zmywa się brud, a nie farba. I to jest właśnie ważne, żeby postawić, nie mówię o marce, tylko na jakość tej farby, bo wtedy bez kłopotu zmyjecie brud, bo wiadomo, że przy kominku się zawsze pobrudzi. Przez 12 lat nigdy z tym nie miałem problemów i to nie było absolutnie tak, że ja co roku malowałem na nowo. Nie, 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 nie. Bardzo często się z tym kłócę w komentarzach, tak, bo jednak pokutuje takie przeświadczenie, że małe wnętrza to tylko jasne kolory. To mówiłem właśnie w tym pierwszym odcinku. Wiem, ale to jest taki stereotyp, naprawdę stereotyp często powtarzany właśnie przez projektantów, architektów w programach telewizyjnych, tak, tych takich ze znanymi ludźmi, że no właśnie ładnie to... nie. Nie, tak już pokrótce, już ucinając ten nie, bo po pierwsze, nie dla każdego jasne to jest ładne, a to ty masz tam dobrze mieszkać i dobrze się czuć, a nie ja, czy ten inny z programu telewizyjnego człowiek, ty masz się tam dobrze czuć. Jeżeli czujesz się dobrze w ciemnych kolorach, czarny kolor jest bardzo elegancki, ale w ciemnych kolorach,
to nie musisz absolutnie. Zresztą to pokazałem w swoich projektach już nie raz, w małych łazienkach, nawet czarne sufity i tak dalej. Nie musisz absolutnie iść w tym kierunku. Jeszcze raz powtórzę, to nie Suchocki ma się tam dobrze czuć, tylko ty masz się dobrze tam czuć. Jeżeli jeden, drugi, trzeci projektant mówi, że jasne kolory będą lepsze, to dla niego będą lepsze niż dla ciebie. Jasne kolory, trudniej jest coś spieprzyć w małych mieszkaniach przy jasnych kolorach. O, i tyle. Kolejny punkt. To przyszło do nas kilka ładnych już lat temu i też tak pokutuje, że piekarnik musi być zawsze na wysokości. Żebym ja sobie zerknął do tego piekarnika, co tam się dzieje, czy ta pizza już się usmażyła, czy nie, czy ciasto wyrosło, czy nie. I żeby po prostu łatwiej i tak dalej. Tak, oczywiście jest łatwiej, ale absolutnie nie musi być na wysokości piekarnik. Powiem więcej, jeżeli jest mała kuchnia, to wręcz często odradzam. Dlaczego? Bo jeżeli, wiadomo, lodówka jest zazwyczaj wysoka i ja chcąc dać piekarni na wysokości, muszę drugi słupek 60 cm postawić. I wtedy zazwyczaj brakuje mi już tego blatu. A blat dla mnie jest świętość, a nie piekarnik, bo na blacie robisz codziennie coś i przez dużo dłuższy czas, niż zaglądając do tego piekarnika, czy coś z niego wyciągając. Dlatego jak masz mały dom, małe mieszkanie albo zaraz ten dokończę, to lepiej zrobić pod płytą grzewczą ten piekarnik. Druga rzecz, jeżeli masz duży dom, ale naprawdę sporadycznie coś tam pieczesz, coś tam robisz, to zastanów się, czy warto. To ładnie wygląda. Jest wygodniejszy, ale ten blat jest dla mnie ważniejszy. No, bez dwóch zdań ważniejszy. Kurde, zapomniałem co następne. Bardzo często, gdy rozpoczynam nowy projekt, to znaczy bardzo często, zawsze, rozmawia się o przeznaczeniu pomieszczeń i ludzie mówią, no to będzie sypialnia, tu biuro będzie moje, tak, tu pokój jednego dziecka, tu drugiego dziecka. I zazwyczaj, chyba zazwyczaj, jest tak, że sypialnia jest większa niż pokój dziecka. Jeden z największych błędów. Zastanówcie się, zresztą mam nadzieję, że dużo rzeczy w sypialni robicie, ale mimo wszystko dużo miejsca nie potrzebujecie. No bo potrzebne jest łóżko, szafa, ewentualnie jakaś komódka, szafki nocne. Ej, tyle. Toaletka, tak jak jest miejsce. I tyle. A dziecko co? Dziecko też potrzebuje łóżko, też potrzebuje szafę, potrzebuje miejsce do nauki, potrzebuje miejsce do zabawy. Nastolatek, miejsce do przyjmowania gości. No, żeby ten chłopak nie zapraszał od razu na łóżko dziewczyny, nie? No. Tylko, żeby usiąść przy stoliku. Jeżeli jest opcja taka, zawsze większe pomieszczenie powinno iść do dziecka, bo on dużo więcej robi w tym pokoju niż my w tej sypialni. No wiecie o co chodzi, ale tak jest. My przychodzimy tam zazwyczaj na noc, a oni przebywają wiele, wiele godzin. Moja córka to czasem, jak ją krzyczę, czy jest w domu. No. I tyle. Ale teraz wyszło, że my się nie spotykamy. Nie, bardzo często się widzimy mimo wszystko, ale tak jest. Są dni, gdzie naprawdę przesiaduje wiele, wiele godzin w tym pokoju, a my w sypialni na 100% tyle nie przesiadujemy, nawet nie wiem, w 20% tego, co ona. No, teraz może okrzyczą mnie różni ludzie. Bo jest tam w internecie, ogólnie w czasopismach, jeszcze kiedyś takie przeświadczenie, że powinniśmy kupować oryginalne rzeczy. Nie powinno się kupować jakichś kopii i tak dalej. Chciałbym kupować oryginalne, piękne rzeczy. Niestety nie zawsze by mnie było na to stać. Bekciński mi się strasznie podoba. Strasznie. Uwielbiam tego artystę. Nie mam, nie będę miał w domu, bo żona by mnie z tym obrazem wyniosła, ale gdybym mógł mieć, to na pewno zrobiłbym sobie reprodukcję. Mam znajomego malarza, który pięknie, Rubensa. Ostatnio widziałem jego obraz, naprawdę też nie Rubensa. Rubensa też widziałem w Prado, ale tego kolegi, który zrobił taką reprodukcję, no super, naprawdę świetnie. Znam się troszkę na sztuce i nie wiem, czy szczerze, gdyby był to dobra kopia, to na pewno bym nie zorientował się. Ale tu nie chodzi tylko o obrazy, tu chodzi o krzesła, o lampy, to co wspomniałem, lampa może kosztować 5550 zł, a bardzo podobna, tylko mniejsza, lecz większa, no tam troszeczkę zmieniona, tak? No to jest niepopularne i pewnie wiele osób powie, no wiesz co, nie podoba mi się, że preferujesz, nawet polecasz gdzieś tam kopię. Nie polecam kopię. Jest wielu młodych artystów, którzy
malują cudowne obrazy i można od nich kupić za te same pieniądze co reprodukcja. Ale tak jak mówię, na przykład Bekciński bardzo mi się podoba, no niestety podejrzewam, że nigdy nie kupię sobie, już nie chodzi o żonę, tylko nie kupię sobie ze względów finansowych takiego obrazu. A gdybym chciał mieć, gdybym mógł mieć, to bym pewnie postawił na to. Tak więc uważam, że czasem reprodukcję warto kupić. Ostatni punkt, ale jakże bardzo ważny. Coś, co przeglądam oczywiście internet polski, zagraniczny i zauważam, że jest często promowane, że designerskie produkty super wpłyną na Twoje wnętrze. Designerskie, czytaj może też i oryginalne, ale już nawet nie ten, że designerskie ogólnie nowe, nowości, coś jest modne teraz, że to odmieni Twoje wnętrze. Ogólnie jestem bardzo zmęczony konsumpcjonizmem. Bardzo mi się to nie podoba, że właśnie przyszedł nowy rok, wiosna, nowe targi, coś nowego pokazane i teraz każdy influencer, youtuber, no chyba nie ja, ale dobrze, może ktoś też zarzuci, że nie polecałem nigdy. Każdy prowadzący programy telewizyjne, to w ogóle tam to jest jedna wielka reklama tak naprawdę, to pokazuje nowe rzeczy i mówi, no kup to, bo to musisz mieć, no bo dzięki temu to w ogóle bez tego, no człowieku, to nie jesteś na czasie, nie jesteś w trendach. I w nosie oczywiście mieć te trendy, to jest jedno, ale druga rzecz, designerskie produkty ładnie wyglądają, ale nie zawsze będą wpływały, że będzie zdecydowanie lepsza jakość danego wnętrza, będzie odbiór lepszy. Poza tym budujesz dom, ja budowałem dom i z poprzedniego mieszkania przyniosłem ileś tam swoich rzeczy. Po prostu ten konsumpcjonizm mnie naprawdę strasznie męczy, że idziemy, kupujemy na potęgę. Właśnie po takich targach, po takich różnych filmach, programach i tak dalej, bo pokazało się, strzelam, nie mówię, że akurat o te sklepy chodzi, w Pepco, w Jusk, BRW, w Ikei i tak dalej, coś nowego zareklamowali i ja muszę to mieć. Przenieść się, nieraz naprawdę warto przenieść z mieszkania albo robić salon, a już coś tam nie pasuje, może będzie pasowało do innego Twojego pomieszczenia. Uważam, że lepiej w tym iść, a designerskie rzeczy mogą ładnie wyglądać, ale na pewno nie muszą. Dajcie znać, czy też tak sądzicie, też tak uważacie i czy mnie schłostacie, że ten program, no, że taki projektant i tutaj mówi czasem bzdury, tak, jakże ciemne kolory pasują do małego mieszkania. Czy z innych tych punktów. Dajcie znać, co mam nagrać w następnym odcinku, czyli A. kuchnię, porównanie, B. dekoracje jesienne. I zapraszam Was do siebie na konsultacje wnętrzarskie, jeżeli nie wiecie, jak urządzić swoje mieszkanie, ustawić meble, dobrać kolory, etc. Zapraszam do zakupu moich e-booków, jak urządzić mieszkanie, łazienkę czy kuchnię. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!